Dzięki. O, jeszcze konie na C5 pod koń B3 do... Oj, oj. Idziemy, idziemy po niego. To nie było dobre. Tak. Trasz to działa. Słabość tu, słabość tam, słabość tu. Ojejku, dużo słabości. Psycha sitting. O, jakoś chcę oddać. Ale desperat. Ale desperat. Rozpoczynamy środę. Jedziemy dzisiaj na Coney Island. Coney Island. Jest tam Luna Park, jest plaża, więc dzisiaj tak bardziej chillowo, też i tak pewnie zrobimy 20 tysięcy kroków. No i co? Godzinę ponad z Manhattanu się tam jedzie, dlatego no gruba wyprawa, można powiedzieć, godzina w metrze. I będziemy się bawić. Wjeżdżamy. Widać za oknem Luna Park już. Ostatnia stacja, Coney Island. Jakieś 50 minut jechaliśmy. I zaraz szybko zobaczymy. Minęło. Jeszcze siadanko zjemy, nie Piotrek? Szybko minęło, trzeba przyznać. W dobrym towarzystwie czas szybko mija, taka prawda. Dotarliśmy na Coney Island. Dużo jest tutaj przestrzeni takiej, nie ma tych wszystkich wieżowców. Jest jakoś tak ciekawiej, tak mi się wydaje. Wygląda fajnie. Tam już pierwsze karuzele jakieś działają, gdyż mamy godzinę 11:08 i właśnie od godziny 11:00 Luna Park na Coney Island jest otwarty. Teraz idziemy na śniadanko do IHOP, czyli International House of Pancakes. Taka sieciówka amerykańska, moim zdaniem już trochę kultowa. O, jest już IHOP, widzę. W której, no już raz czy dwa razy jadłem. A więc... dlaczego, wyjaśnijmy, dlaczego chcieliśmy tutaj przyjechać? I to nie to, że specjalnie na karuzele i tak dalej. Ale w tym naszym pasie mamy możliwość wzięcia udziału tam w 3 godziny, czy tam w 4 na tym Luna Parku. Ale też wiele tutaj filmów było kręconych. Właśnie na Coney Island, między innymi serial Ja Robot, chyba tak to się Mr. Robot. I też na przykład w Reklim dla snu, kiedy były te końcowe sceny, kiedy ten gościu biegł po molo, to właśnie były podobno tutaj kręcone na Coney Island, także też takie miejsce ikoniczne, sobie uroku dużo. Dobra, idziemy jeść. Karta wygląda ciekawie, jak widzicie. Są wypisane kalorie, co ile ma kalorii, więc można sobie wybrać, dobrze. Oczywiście są pancake'i, są jajka po benedyktyńsku, dużo smakołyków. My już wybraliśmy, czekamy na zamówienie. Zobaczymy, jak będzie smakować. Wjechały nasze pancake'i. Piotrek zadowolony? Normalnie, no co mam ci powiedzieć, no pancake'i jak pancake'i, no. Zadowolony. Dobrze, dobrze wyglądają. Zaraz będziemy próbować. 14 baksów, taka przyjemność kosztuje. Teraz zobaczę, jak smakuje. Broda jeszcze u siebie nie ruszył i już oczywiście podjadł ode mnie. Klasyczny Piotrek. Nie wiem, czy u twoje jest meksykańskie, to jest słodkie twoje. Pojedzone. Tam też dobrze rozliczają. Kawa dobra nie była. Piotrek powiedział. Rachunek. Kawa smakowała jak zbożowa. Na piwek zostawiamy 13%. Normalnie w Stanach się daje trochę więcej. Ale długo czekaliśmy, nie? Na zamówienie, Piotrek. I kawa smakowała jak zbożowa trochę. Tak, więc 13% będzie ok. Zapłaciliśmy za pancake'i plus jedną kawę. Łącznie 35 dolców był rachunek. Plus na piwek 40 się zamknęliśmy. No może wydawać się to trochę więcej niż jak normalne śniadanie w Polsce. Ale warto pamiętać, że tu jest wszystko takie troszeczkę, wydaje mi się, tak półtorej razy, od półtorej do dwóch razy droższe. Całe ceny wychodzą za jedzenie. Ale smaczne było. Tak, bo co? To najważniejsze. Dobra, idziemy do Luna Parku. Jesteśmy na promenadzie. Za nami plaża. Sporo plażowiczów, jak na środę, godzina prawie 12. Za mną hot dogi Nathan's. Takie chyba najsłynniejsze, tak? Piotrze, najsłynniejsze hot dogi w Nowym Jorku? Nie wiem, czy najsłynniejsze, ale jest taka... No, ale mnie nagrałeś teraz, kiedy przymrużam oko.
które są słynne. Słynne hot dogi. Od 1916 roku, jak jest napisane, ponad 100 lat tradycji. Więc no to jest miejsce chyba idealne na spędzenie dnia rodziną. Jako że jest Luna Park i plaża. Więc jako że my z Piotrkiem jesteśmy rodziną, w końcu gęsu na sumus, drodzy widzowie, pamiętajcie. To musimy się zastanowić, co robimy, czy plaża najpierw, czy Luna Park? Piotrek pokazał tam, bo tam jest jakieś molo. Ale nie ma ludzi na tym molo chyba za dużo. A nie, są jacyś. Dobra, idziemy na molo. Jesteśmy na molo na Coney Island. Za mną widać plażę i Luna Park. Bardzo fajnie tu jest. Naprawdę mają gdzie Nowojorczycy wypocząć. Metro podjeżdża pod samo to miejsce, więc naprawdę to nie jest takie super skomplikowane. Wsiąść w pociąg nawet po środku Manhattanu i w 3 kwadranse tutaj dojechać. Także no, nie mają najgorzej. Ludzie się kąpią w tej wodzie, mimo że nie wiem, woda nie wygląda jakoś super zachęcająco. Ale wiecie, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Czas na karuzelę. Czekaj, to będzie pojedynczą, wiesz? Piotrek się boi, że się zerwie pod naszym ciężarem. Za późno! Za późno! Piotrek! Jak ci się odpina? Nie da się odkąć. Jesteśmy uwięzieni. Kurwa, nie chciałem z tobą. Jesteśmy właśnie już po samolotach. Fajnie było, co? Tak, było akurat. Troszeczkę było, trzeba było być silnym, a ja jestem silny. I wiesz, bo się bałem, że się wywalę, nie? Ale całe szczęście nic się nie stało. Nie, było dobrze. Samolot wywijał na każdą stronę, do góry nogami się leciało. No ale opcje filmowania tutaj za bardzo... Ja bym poszedł na statek. Statek? Albo to. Co wybierasz? Co wolisz? A może na Wonder Wheel? Tu też pójść. Dobra, idziemy dalej. Piotrek zaraz będzie jechał. Ja miałem mały kryzys. Nie wziąłem czapki dzisiaj. A lampa jest niemiłosierna. 3 godziny już minęły. Piję dużo wody. Ale jeszcze jedna taka atrakcja źle mi na żołądek siadła. No i trzeba było odpocząć trochę w barze. Ale byliśmy potem na kilku takich ostrych przejażdżkach. I Piotrek teraz jeszcze jedną finalną ma. Jak tam? Denerwujesz się? Nie wiem, czy się nie rozmyślę. Piotrek mówi, że nie wie, czy się nie rozmyśli. Dasz radę. Zawsze pocieszające jest w takich miejscach, jak jakieś malutkie dzieci są obok. I wtedy tam myśl, dobra, jak te dzieci dadzą radę, to co, ja nie dam? Dobra, zaraz będzie jechać. Here we go! Powodzenia, Piotrek! Zaraz będzie zmiana konta. Do you wanna go more? We go more, not enough. Piotrek przed chwilą bez trzymanki jechał, ale teraz się chwycił. Dobrze. Jak wrażenia, Piotrek? Słabo, oczekiwałem czegoś wyższego, w ogóle się nie bałem, ani razu nie pisnąłem nawet. Także czekamy na kolejne wyzwania. A fajnie było? Tak, to to było akurat spoko. Nasza przygoda
z Luna Parkiem i z plażą dobiegła końca. Powiem wam, że mimo że byliśmy tu tylko niecałe 4 godziny, to zmęczony jestem. Trochę wrażeń na kolejkach. Co Piotrek, ty jeszcze chciałbyś zostać? Mi się podobało. Piotrkowi się podobało. Ja chciałbym jeszcze zostać. Piotrek chciałby jeszcze zostać. Nie no, myślę, że... Jak chcesz, możesz jeszcze iść na coś. Nie. Idziemy teraz na najsłynniejsze chyba hot dogi w Nowym Jorku. Dzięki uprzejmości Pianczaka, pozdrawiamy Pianczaka. Pianczak dał donate'a ostatnio z dopiskiem, że to na hot dogi z kapuchą. Są jeszcze inne sławne hot dogi, ale one są na Manhattanie. Okej, okay, tak czy siak idziemy kupić za donate'a hot dogi. No, jesteśmy w środku. Wybór, jak widzicie, spory. Ja chyba wezmę tego shake'a. Mają więcej niż tylko hot dogi, myślę. Więcej? A co ty bierzesz, Piotrek? Powiedz. Trzy hot dogi. Trzy hot dogi. Które? Cheese dog, chili dog and bacon cheese dog. I cola do tego, ale dużo zero. Dużo cola, ale litrowa. Tak. No ja wezmę chyba tego shake'a. Głodny jakoś nie jestem. To jest najgorsze. Głodny nie jestem. Wezmę shake'a, który ma 800 kalorii. No i w tych Stanach to po prostu... Twój shake będzie miał tyle, co moje trzy hot dogi prawie. Nie no, twój hot dog jeden ma 500 prawie. Nie, ja wiem, 1300 hot dog, muszę się pilnować. Paulinka, jak to będzie oglądała, to się dowie, skąd tak dużo kochanego Piotrusia po powrocie. The next day. Drodzy widzowie, nowojorskim metrze można spotkać też koncertujących tutaj. Proszę bardzo. Broda tam rzuca, Tadek. Bardzo przyjemnie. A my jedziemy na Washington Square. Pogramy trochę w szachy. A w piątek, czyli pojutrze, prawdopodobnie wybierzemy się na turniej blitzowy do jednego z najstarszych klubów, pewnie też i na świecie, czyli Marshall Chess Club. Ale to jeszcze nie jest pewne. Zobaczymy. Jesteśmy na Washington Square ponownie. Przed chwilą przygrywała tu również jakaś mini orkiestra, jakiś saksofon, jakiś kontrabas. Pogramy trochę w szachy. Jest godzina 18 z hakiem. Widzimy już tam grajków. Piotrek się zgubił. Więc rozłożymy. Mamy nasze szachy, nasz zegar. Także może przechodnie będą się zatrzymywać i z nami zagrają. To my będziemy tymi hustlerami. I już widzimy, że grają. Cyk, tutaj, tam, i tutaj, i tutaj. Także sporo, sporo szachów. Więc rozkładamy się. Jesteśmy właśnie w Washington Square w Nowym Jorku i dobrze się bawimy. I obok są różni hustlerzy, można pograć w szachy. No i co, chyba sobie zagramy z jednym. Tylko nie wiem, z którym z nich sobie zagrać. Ci są zajęci. Tutaj chłopaki też póki co grają. Może szukamy kolejnego. O, tu jest jeden dostępny. Tu jest jeden dostępny hustler. Zobaczymy. Przepraszam, czy pan gra w szachy? Tak, gram w szachy. Ile? Pieniądze. Ile partia jedna? 120 zł. Okej. Biorę. Dobra, jest 1-0 dla mnie, ale się nie kamerowało, więc się nie liczy. Cześć, to nieprawidłowe. Teraz nieprawidłowe dmyty powinien dostać. No dobra, to byś wiedział. Dobra. Dobra, gramy oficjalne mistrzostwo Nowego Jorku. Dobrze, że to ja będę decydował o tym, co będzie wycięte. O, zły zwiastun. No, zły. Ona skandynawska. Kurde, tego nie chciałem grać, bo tego nie potrafię grać. Ja nie gram na 4 na co dzień, a Zbychu tu potrafi. Ogarnia te jakieś warianciki. Już się tłumaczy, już się tłumaczy. Szybkość jest najważniejsza. Właśnie, jakieś takie sztuczki dziwne. No, ale mi sztuczka. No, wieża C1, dawaj. No, no. Najlepsze jest. Dawaj wieża C1. A, profilaktyka, to też.
dużo ludzi tu gra. Jakoś jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, z dziesięć szachownic gra łącznie. Także spoko. Oj, co tu? Co? Co? Możesz? Tak bezczelnie? Co za skandal. Proszę mnie rozpraszać. Broda na totalnym bezczelu zagrał. Co ty, że nie skupiony niby jesteś? To już w ogóle skandal. No i za C5 pójdzie. Zobaczymy. Widzę, widzę to pole. Proszę mnie nie rozpraszać. Kurczę, flag. Mógł zagrać E5, kiedy miał szansę, nie zrobił tego. Jakie E5? Co ty wiesz, stary, o zabijaniu? Szansa, to ty masz się teraz honorowo poddać. Nie przedłużać swoich męk. Zdobyłeś pionka, masz ważne pola, masz wszystko. Zobaczymy, co z tego zrobisz. Patrzą teraz miliony ludzi. Koleś właśnie zagrał dwie partie obok w 10 minut po 5 dolców każda, bez zegara. Wszystko policzyłeś? Tyle, ile mogłem. O wiele nie mogłeś, nie? Kurczę, tak. Teraz ja mam liczyć? Nie liczyć na siebie. Nie jest dobrze w tej pozycji dla mnie. Dobra, teraz ja muszę liczyć znowu. No dobra, nie muszę liczyć, zawsze tak miałem, od początku tak chciałem zagrać. No miałeś, miałeś. To zostawiłem ten... Tę furtkę. No jestem na czysto bez piona. Przegrana pozycja. Mam totalnie przegraną. Nie, nie podaje się, zdecydowałeś sobie. Sprawiam. Na czas możesz grać. Na czas, jeszcze na pozycję mogę grać. Ziomek. Oj. Gdzie ty idziesz? Na B3. To jest koń, to nie zwierzę. To jest koczka. Da. No, pole B3 chronione, atakuje tutaj, patrzę na wieżę na C1. Dobra. To nie było dobre. Poprawiłeś mi hetmana, dzięki. Dzięki. O, jeszcze koń na C5 pod koń B3. Oj, oj. Idziemy, idziemy po niego. To nie było, to nie było dobre. Tak. Trasz to działa. Słabość tu, słabość tam, słabość tu. Ojejku, dużo słabości. Psycha sitting. O, jakoś chcę oddać. Ale desperat. Ale desperat. Dobra. Dobra, nie chciał oddać jakoś. Tu. Ostatnia figura podłączona do akcji. Cyk. O, ale jest powiązany jak baleron. Tam musi się jakimiś takimi ruchami ratować. Wiedziałem, że spenia. Znaczy spenia. Chciałem też zmienić. Dab. Sobie, że ja tak się wygrałem? Tak, to... chciałeś zmienić, nie mogłeś zmienić, bo stałeś gorzej. Nie wiesz, co to znaczy gorzej w pozycji. Dobrze. Bardzo dobrze. Jeszcze lepiej? Co? Co? Dobra, biorę. Kuźwa. Zapomniałem o tym. No, zapomniałem. Zapomniałem. Ach. No, popraw to wszystko, no. Szach. Daj mi hetmana, no broda, no kurde, no. Dobra, dajesz, na farcie gdzieś tam. Wziął mi hetmana, chwycił. Na farcie. Zostałeś ograny po prostu. Miałeś szczęście. Zostałeś ograny. Dobra.
zagram Londona w pierwszej partii rotacyjnego. C3 asekuracja. Zbychu zna tę pozycję jak własny ogon. Mam pierwszego kibica. Nieprzyjemności. O, pole B5. O. Wchodzimy od razu. Dają, wchodzimy. Nie dają, też wchodzimy. Lepszy czas, lepsza pozycja, lepszy mindset. Wszystko lepsze. Słabości. Słaby pol B5, pionek D6, drugi widzu. Ciekawe, czy to się nagrywa w ogóle. Nie upewniłem się. Dobra, jak gdyby się okazało, że to się nic nie nagrało. To nie był dobry ruch. To nie był dobry ruch. Czemu ja nie zagrałem wieża D1 jak człowiek? Słabo zagrałem. Słabo zagrałem niestety. Totalny ruch. Dużo lepszej robi się niejasno. Co teraz robisz? Nie wiem, no. Będę ci mówił. No właśnie, to. Nie mówię, że od razu masz lepiej stanąć, po prostu straciłem z dużej przewagi, zrobiła się mała przewaga. Ale nie jest to nie. Wywraca się to wszystko. Jeszcze jakieś sztuczki. Trzeba z Piotrem Brodowskim zawsze trzeba na sztuczki uważać. To jest jego ostatnia deska ratunku zawsze. Zawsze gra na sztuczki. Uniknąć sztuczek i partia będzie wygrana. Dobra. Ja mu tam trochę pohasać niestety. Ale tylko trochę. O, to było bardzo, bardzo dobre dla mnie. Oj, wiesz, a tu miał jakąś C3, ojejku, ale postawiłem, nie widziałem. Już potem już tylko na bajkę patrzyłem. Dobra, to jedna, wygram.